Dzień dobry Państwu. Jest godzina 16, wobec powyższego. Otwieram obrady 33. Nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Pionki 8 kadencji 2018-2023. I na podstawie listy obecności stwierdzam obecność 15 radnych, wszyscy radni obecni. Wobec powyższego stwierdzam kworum obrady 33. Nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Pionki są prawomocne. Szanowni Państwo, pozwólcie na początku tradycyjnie przywitam Wysoką Radę, Panie i Panów Radnych, Pana Burmistrza, Panią Wiceburmistrz, Panią Skarbnik, Pana Radcę Prawnego, Panią Justynę, pracownika Biura Rady Miasta Pionki, która mimo niesprzyjających okoliczności jednak towarzyszy nam dzisiaj. Serdecznie dziękuję Pani Justyno w sesji. Witam nasze lokalne media oraz serdecznie witam mieszkańców miasta Pionki, którzy za pomocą mediów mogą śledzić, obserwować obrady dzisiejszej 33. nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Pionki. Serdecznie jeszcze raz witam. Szanowni Państwo, od Pana Burmistrza wpłynął wniosek do Rady Miasta Pionki w sprawie zwołania sesji Rady Miasta Pionki w trybie nadzwyczajnym. Odczytam, Państwo otrzymali ten wniosek, odczytam przedmiotowy dokument. Dotyczy zwołania sesji Rady Miasta Pionki w trybie nadzwyczajnym. Zgodnie z artykułem 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 713 ze zmianami na podstawie artykułu 8 ust. 1 i 2 regulaminu Rady Miasta Pionki oraz artykułu 15 ZZX ustawy z dnia 28 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 1842 ze zmianami, wnoszę o zwołanie sesji Rady Miasta Pionki w trybie nadzwyczajnym. Proponowany porządek obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Pionki przedstawia się następująco. Punkt 1. Sprawy regulaminowe. Otwarcie obrad sesji, stwierdzenie jej prawomocności. Punkt 2. Przedstawienie porządku obrad. Punkt 3. Głosowanie nad projektami uchwał. 1. W sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok. 2. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2033. Punkt 4. Zamknięcie obrad sesji powinno być, ale porządku obrad jest w dokumencie. Zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym podyktowane jest podjęciem ważnych i terminowych uchwał z punktu widzenia jednostki samorządu terytorialnego o charakterze finansowym i organizacyjnym. Do niniejszego wniosku dołączam projekty uchwał w podpisie burmistrz Robert Kowalczyk. Szanowni Państwo, otrzymali Państwo przedmiotowy dokument. Wobec powyższego zwołałem 33. nadzwyczajną sesję Rady Miasta Pionki na dzień dzisiejszy na godzinę 16. I zanim przeczytam proponowany porządek obrad, pozwólcie Państwo, umknęła mi jedna istotna sprawa. Jeżeli dobrze pamiętam, to mamy wśród nas dzisiaj solenizanta. Panie Zbigniewie, czy dzisiaj Pan wchodzi? Panie Zbigniewie, pozwoli Pan w imieniu Rady Miasta Pionki przyjąć życzenia najserdeczniejsze zdrowia, pomyślności, wszystkiego dobrego, współpracy w naszym pionkowskim samorządzie. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. Życzę do sobie, żeby spełniły się moje życzenia. Panie Zbigniewie, dysponuję jednym głosem na Radzie Miasta. Dziękuję Panie Przewodniczący, to bardzo miłe. Dziękuję bardzo. Przepraszam bardzo. Po chwilę poczekamy na Pana Radnego Zbigniewa. Thank you.
To kontynuuję. Odczytam proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy. Sprawy regulaminowe, otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Punkt 2. Przedstawienie porządku obrad. Punkt 3. Głosowanie nad projektem uchwały. Punkt 1. W sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok, projekt nr 1 przez 2021. Punkt 2. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2033, projekt nr 2 przez 2021. Punkt 4. Zamknięcie porządku obrad. I w tym momencie zapytam pana burmistrza jako wnioskodawcy, czy wnosi o zmianę porządku obrad. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, bardzo bym prosił, żeby do porządku obrad wprowadzić jeszcze jedną uchwałę. Uchwałę dnia dzisiejszego w sprawie przyjęcia od powiatu radomskiego zadań w zakresie kultury na 2021 rok. Bo jak Państwo widzieliście w projekcie, który wczoraj był omawiany na komisji budżetu, od powiatu radomskiego otrzymaliśmy sumę około 38 tysięcy na różnego rodzaju zadania kulturalne. Dziękuję bardzo. Pani Justyna właśnie dostaje przedmiotowy projekt, który pan burmistrz wprowadza. Dziękuję serdecznie. W tym momencie zapytam Państwa Radnych, czy za zgodą oczywiście wnioskodawcy, Pana Burmistrza, wnoszą jakieś zmiany do porządku obrad? Nie widzę, dziękuję. Szanowni Państwo, do porządku obrad w punkcie trzecim Pan Burmistrz wprowadził projekt uchwały nr 3. Proszę o umieszczenie w porządku obrad. Projekt nr 3 w sprawie przyjęcia od powiatu radomskiego zadań w zakresie kultury na 2021 rok. W związku z powyższym, że pan burmistrz prowadził zmiany do porządku obrad. Musimy przegłosować proponowany porządek obrad wraz ze zmianą w postaci trzeciego projektu uchwały. Wobec powyższego proszę Wysoką Radę o wyrażenie swojej woli w głosowaniu imiennym. Pan Radny Abramowicz Paweł. Jestem za. Pan Radny Zbigniew Belowski. Jestem za. Pan Radny Wilkowski Krzysztof. Pan Radny Grzywacz Wyletka. Pan Radny Jaroszek Dawid. Pan Radny Kobylas Paweł. Jestem za. Pan Radny Tomasz Myszwa. Jestem za. Wojciech Maślanek. Jestem za. Pan Radny Nowak Piotr. Jestem za. Pan Radny Pacan Stanisław. Jestem za. Pan Radny Panówków Kamil. Jestem za. Pan Radny Szałabaj Włodzimierz. Jestem za. Pan Radny Wąsik Grzegorz. Jestem za. Pani Radna Wierzycka Anna. Jestem za. I Pani Radna Wydmuch Iwona. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za 15 głosów. Wobec powyższego stwierdzam, że porządek obrad 33. nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Pionki został podjęty. Wobec powyższego przechodzimy do punktu numer 3. Głosowanie nad projektami uchwał. I przed nami projekt uchwały nr 1 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok. Panie Burmistrzu, oddaję głos.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Pani Justyna rozda autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej, zmian w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok. W dniu wczorajszym miała miejsce komisja budżetowa. Wsłuchując się w Państwa głosy i zastanawiając się nad propozycjami, które Państwo dostaliście przed tą dzisiejszą nadzwyczajną sesją, doszedłem do wniosku, że warto pewne korekty do tego projektu wprowadzić, słysząc, co Państwo na tej komisji mówiliście. Dlatego, Szanowni Państwo, proponuję, bo wczoraj w Komisji Budżetu uczestniczyło aż 10 radnych, no 5 nie było, dzisiaj są, więc być może nie wiedzą, o czym mówiliśmy wczoraj, więc najpierw powiem o tych zmianach, a później przejdziemy do budżetu, jeśli Państwo pozwolicie. Proponuję następujące zmiany. Wykreślić z projektu budżetu Centrum Pomocy Rodzinie z kwotą 65 tysięcy złotych. Wykreślić z projektu budżetu projekt ulicy Węglowej z kwotą 40 tysięcy złotych, dzięki czemu deficyt zostanie zmniejszony o 90 tysięcy złotych. Jest jeszcze jedna zmiana, Szanowni Państwo. W rozdziale 92601 nie było w opisówce opisanej pewnego zadania, natomiast to się znalazło w uchwale w tabeli. Chodzi o sumę 40 tysięcy złotych z przeznaczeniem na remont dachu basenu, który mamy zlecony przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Jest jeszcze jedna drobna korekta w uchwale w dziale 801, w rozdziale 80-101, gdzie zwiększamy plan wydatków o 15 tysięcy złotych z uwagi na to, że pominęliśmy plac zabaw przy szkole podstawowej numer 5, gdzie również elementy podłogowe tego placu zabaw nadają się także do wymiany, czy nawet niezbędnej wymiany. To tyle korekty, jeśli chodzi o uchwałę budżetową. To, co się zmieniło z dnia wczorajszego. Natomiast dzięki temu mam nadzieję, że uchwała, którą Państwu proponuję, znajdzie odzwierciedlenie w głosowaniu Państwa nad tymi projektami, bo starałem się w tym projekcie znaleźć przestrzeń dla wszystkich naszych mieszkańców, na tych, którzy lubią kulturę, na tych, którzy lubią sport, dla naszych dzieci i młodzieży, po to, że być może po tym COVID-zie, aczkolwiek dzisiejszy dzień nie zapowiada najbliższego czasu łatwego, wyjadą na wakacje, ale również seniorzy będą mogli także w sposób efektywny wypocząć. Dlatego proponuję, Szanowni Państwo, abyśmy do dochodów dodali takie punkty jak 3 881 tysięcy na likwidację bomby ekologicznej na terenie po byłych zakładach tworzyw sztucznych pronic w Pionkach. Jest to dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Jak Państwo wiecie, po wielu latach udało nam się pozyskać te pieniądze i trzeci etap, mamy nadzieję, że ostatni, do końca tego roku wydobędziemy i utylizujemy i zakończy się ochrona tego terenu, która nas przecież wszystkich drogo kosztuje. Dokładamy dochody z tytułu COVID-u, jakie otrzymujemy od rządu, to jest prawie 37 tysięcy złotych. Dokładamy kwotę 38 tysięcy, o czym już mówiłem, stąd ta nowa uchwała od powiatu radomskiego na zadania z zakresu kultury.
48 tysięcy, które nie zostało wykorzystane przez Miejską Bibliotekę w roku poprzednim, a także 94 tysiące dotacji udzielonej przez budżet województwa mazowieckiego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rozwój obszarów wiejskich. I tutaj mamy zamiar budować lokalną strefę aktywności sportowo-rekreacyjnej w Pionkach, jak Państwo wiecie, na osiedlu bohaterów. Wydatki, Szanowni Państwo, przedstawiałyby się następująco. Zwiększamy plan w dziale 600 o kwotę 565 tysięcy zł. Tutaj przebudowa dróg i chodników miejskich 50 tysięcy, mówimy tu o ulicy Jordanowskiej. Dokładamy do projektu ulicy Kościuszki 25 tysięcy zł. 90 tysięcy niewykorzystanych środków w ubiegłym roku na przebudowę ulicy Słowackiego i Krzywej i zmieniamy nazwę tego zadania, które będzie brzmiało przebudowa Słowackiego i Placu Konstytucji 3 Maja w Pionkach. Zwiększamy inwestycje lokalne, kwotę 50 tysięcy zł. Gdyż wpłynęły nam wnioski z ulicy Różanej, Ogrodowej, Alei Filipowych i Wrzosowej. Wprowadzamy zadanie inwestycyjne przebudowa ulicy Garszwo wspólnie z gminą Pionki w kosztach 50 na 50. My deklarujemy dzisiaj kwotę 350 tysięcy zł. Na modernizację dróg wewnętrznych na terenie Pronitu zabezpieczamy kwotę 100 tysięcy zł. Bardzo ważne zadanie i tak naprawdę nakaz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na przygotowanie terenu modernizację dachu na naszym budynku starej ciepłowni EC1. Chodzi tutaj o konstrukcję dachu, pokrycie go oraz uporządkowanie terenu, kwotę 650 tysięcy zł. To jest termin do końca 31 grudnia 2021 roku. Najwyższy czas, Szanowni Państwo, abyśmy zmodernizowali budynek, a właściwie drugie piętro tego budynku przy Placu Konstytucji 3 Maja, budynek spółdzielni mieszkaniowej, gdzie tylko w naszych pomieszczeniach na drugim piętrze nie wymieniono okien i tutaj przeznaczamy kwotę 80 tysięcy zł. Dzięki temu lokale tam usytuowane staną się bardziej atrakcyjne i być może dzięki temu miasto pozyska dzierżawców. Wprowadzamy nowe zadanie inwestycyjne, przygotowanie terenu i budowa garaży przy ulicy Radomskiej. Rozmawialiśmy, Szanowni Państwo, wczoraj o tym. Jest to zobowiązanie miasta sprzed 15 czy 16 lat, kiedy namówiło 14 mieszkańców do kupna terenu i chciało wspólnie z mieszkańcami budować te garaże. Myślę, że warto do tego wrócić, gdyż na starej czy nowej kolonii nie ma gdzie tak naprawdę zaparkować samochodu. Rozpoczęlibyśmy od budowy 24 garaży. Rozmawialiśmy wczoraj na ten temat. I bez względu na to, Szanowni Państwo, czy się komuś podobały poprzednie rządy, czy nie, jesteśmy kontynuatorami pewnej władzy, pewnego pomysłu i myślę, że dobre pomysły warto kontynuować, a moim zdaniem jest to dobry pomysł, uporządkuje nam pewien teren i doprowadzi do tego, że niedużym kosztem miasta, utwardzając teren, budując pierwsze identyczne garaże, doprowadzimy do tego, że dalsze etapy budowy będą dużo łatwiejsze, bo zgłosi się mieszkańców chętnych na pewno do budowy tych garaży więcej niż do tej pory.
Szanowni Państwo, dokładamy 65 tysięcy złotych z przeznaczeniem na modernizację budynków gospodarczych za Urzędem Miejskim w Pionkach. Chodzi o 3 garaże i pomieszczenie gospodarcze wykorzystywane przez nas. Są nam te pomieszczenia potrzebne jako budynek socjalny dla osób, które sprzątają nasze miasto, ale także są nam te garaże potrzebne do przechowywania teraz tak ważnych w naszym mieście środków dezynfekcyjnych, zabezpieczających, które otrzymujemy od rządu, a przed nami, jak Państwo wiecie, następne transporty, bo wszyscy tam, gdzie jest lockdown, otrzymują dodatkowe środki rządowe. Szanowni Państwo, mówiłem również o tym, że dbamy o sport, więc 95-lecie KS PRO. Chcielibyśmy tutaj do wydatków promocyjnych dołożyć kwotę 30 tysięcy złotych po to, żeby być może wspólnie z działaczami, zawodnikami, kibicami obchodzić to 95-lecie. Oczywiście w sytuacji, kiedy będzie to możliwe, a takie obchody KS PRO chciałby zrobić w miesiącu czerwcu. Przewidujemy również kwotę 30 tysięcy złotych dla wolontariatu i pożytku publicznego w dziedzinie zdrowia, kultury oraz edukacji, a szczególnie opieki wychowawczej, bo chcielibyśmy, żeby dzieci z naszego miasta wyjechały na wakacje. Chcielibyśmy, żeby również skupieni w różnego rodzaju stowarzyszeniach nasi seniorzy również mogli spędzić czas, integrując się, bo przecież tak naprawdę rok za nami taki ciężki z tym, że tak naprawdę najbardziej zależy nam na walce o zdrowie. W dziale 801 również, to już Państwu mówiłem, że tutaj nastąpiła pewna zmiana. Dopisujemy szkołę numer 5. Chodzi o remonty placów zabaw i koniecznie korytarzu w szkole podstawowej numer 2, gdzie tak naprawdę mamy zalecenie od jakiegoś czasu sanepidu dotyczące konieczności remontu tych korytarzy. Chcemy dalej modernizować oświetlenie uliczne i tutaj chcielibyśmy dołożyć 50 tysięcy na modernizację tego oświetlenia w naszym mieście. W dalszym ciągu chcielibyśmy stojące puste pomieszczenia przy ulicy Radomskiej 9 z przeznaczeniem na galerię. Tutaj przeznaczamy na ten cel kwotę 150 tysięcy złotych. Bardzo ważnym zadaniem, a właściwie już kończącym, jest 20 tysięcy złotych na dokończenie modernizacji dachu na pawilonie sportowym. Mamy nadzieję, że już te środki pozwolą na to, że już nie będzie tam ciekło i okaże się, że wszystko jest w porządku. Przeznaczamy również taką samą kwotę, czyli 20 tysięcy złotych na projekt budowy krytych kortów tenisowych przy ulicy Sportowej na działce, którą przekazał nam w dzierżawę starosta powiatu radomskiego. No i to, o czym mówiłem, czego nie było w opisówce, w poprzedniej uchwale, to jest te 40 tysięcy z przeznaczeniem na dach na naszym basenie miejskim. Oczywiście tutaj jest takich drobnych rzeczy więcej, o których
mówiliśmy, czytana była, przedstawiana w dniu wczorajszym przez panią skarbnik, ale nie są to istotne rzeczy. Myślę, że dla całości proponowanych zmian w budżecie nie mają one większego znaczenia, to też pozwolę sobie je ominąć. Oczywiście chcę Państwu powiedzieć, że to, co wprowadzamy, zadania i kwota, o którą chodzi, są z wolnych środków, które posiadamy. I chcę Państwu powiedzieć, że nie mamy jeszcze skończonego bilansu, jeszcze to trwa, ale przewidujemy, że tych środków może być około 6 milionów, które oczywiście będziemy chcieli wykorzystać przede wszystkim dokładając do zadań inwestycyjnych, na które złożyliśmy wnioski. A wiecie Państwo, bo informuję Was na bieżąco, że tych wniosków do różnych instytucji samorządowych i rządowych składamy dość sporo. I taka na koniec ważna rzecz, bo myślę, że to spowoduje, że w niedługim czasie znowu się spotkamy po to, żeby rozmawiać o tym, ile dołożymy do przebudowy Placu Targowego Manhattan, bo informacja z wczoraj, nasze miasto pozyskało 2 miliony 64, o ile dobrze pamiętam, tysięcy. Co spowoduje, że dzięki temu plac targowy przy ulicy Sienkiewicza zostanie utwardzony. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki. Teren zostanie oświetlony. I to jeszcze, Szanowni Państwo, oświetlenie będzie LED. I oświetlenie będzie fotowoltaiczne, które w 50% będzie odzyskiwane ze światła, ze słońca. Targowisko zostanie wyposażone w kanalizację deszczową. Odprowadzone zostaną wody opadowe, nie tylko z terenu, ale również z dachów, bo zostaną zadaszone stoiska o konstrukcji stalowej, pokryte poliwęglanem. Pod zadaszeniem znajdą się miejsca również dla sprzedaży koszyczkowej. To będzie Manhattan, ale również miejsca koło Manhattanu, bo powstanie 7 nowych miejsc parkingowych, w tym miejsce postojowe dla niepełnosprawnych. I wybudowane zostaną całoroczne pawilony z płyty warstwowej. 24 takie stoiska, w których znajdą się stoiska z pełnymi węzłami sanitarnymi dla każdego z tych pawilonów. Oczywiście jeszcze mała architektura, jak wiata śmietnikowa czy stojaki rowerowe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo dobrą wiadomość na koniec Pan Burmistrz przedstawił. No nic tak nie cieszy, jak pozyskanie środków zewnętrznych i w tak wysokiej jeszcze kwocie, prawda? Na bardzo potrzebne inwestycje. Szanowni Państwo, w związku z prowadzeniem dosyć obszernej autopoprawki Pana Burmistrza, na pewno radni chcieliby zapoznać się, przedyskutować. Ogłaszam 15 minut przerwy. Za 15 do 16.45. Państwo, wznawiam obrady. Akurat jest problem. Pan Burmistrz przedstawił projekt uchwały numer 1 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok wraz z autopoprawką. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję i na wstępie poproszę o opinię Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. Panie Piotrze, proszę o przedstawienie opinii w sprawie projektu numer 1. Szanowni Państwo, wczoraj zaproponowałem
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję w przedmiocie projektu uchwały nr 1 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Pani Radna Violetta Grzebać. Szanowni Państwo, chciałabym zabrać głos w sprawie przedstawionych dokumentów przez Urząd po wczorajszej komisji. Jako przewodnicząca Komisji Gospodarki Gminy i Infrastruktury chciałabym Państwa poinformować, że po raz kolejny jako radni nie jesteśmy informowani przez burmistrza o sprawach istotnych dla miasta i naszych mieszkańców. Przedstawione dokumenty dotyczące omawianego projektu uchwały i punktu pod nazwą Przygotowanie terenu i modernizacja dachu na budynku ciepłowni EC1. 21 stycznia 2019 roku nadzór budowlany przeprowadził czynności kontrolne na terenie nieruchomości, gdzie znajduje się budynek rozdzielni EC1 należącego w tym czasie do spółki PWKC. Nadzór budowlany w marcu 2019 roku nakazał spółce dostarczenie ekspertyzy budowlanej tego obiektu w terminie 31 lipca 2019 roku. 30 lipca 2019 roku spółka miejska przedłożyła nadzorowi budowlanemu wymaganą ekspertyzę. Autorzy tego opracowania wskazali, cytuję: stan techniczny oceniam jako zły. Amortyzacja, destrukcja budynku wynosi w granicach 71%. Do wprowadzenia remontu kapitalnego budynek nie nadaje się do użytkowania i powinien być wyłączony w dalszym ciągu z eksploatacji oraz zabezpieczony przed dalszym niszczeniem, degradacją i dewastacją. Należy prowadzić ciągłą obserwację w zakresie przemieszczeń i odkształceń substancji budowlanej. Decyzja wydana przez nadzór budowlany w lipcu 2019 roku nakazywała spółce usunięcie nakazanych decyzją nieprawidłowości w terminie 30 czerwca 2020 roku. Zakres prac był dość obszerny i obejmował demontaż zagrażającego bezpieczeństwu ludzi, mienia, całość zadaszenia, deskowania drewnianego, dźwigarów oraz wykonanie nowego lub wyremontowanego istniejącego zadaszenia wykonywanego z konstrukcji stalowej. Demontaż drewnianej konstrukcji stropu, która uległa dotychczas destrukcji, tak zwanemu zwaleniu. Remont usztywnień z cegły pełnej ceramicznej nad istniejącym podciągiem żelbetowym. Demontaż 9 sztuk kratownic stalowych wraz z kształtownikami usztywniającymi konstrukcję, to jest płatwie, wiatrownice i tym podobne. Oraz montaż nowych kratownic zabezpieczonych antykorozyjnie. Remont konstrukcji stalowej zadaszenia w ślusarni poprzez miejscową wymianę nitowania oraz wzmacniania pasa dolnego włóknami z zastosowaniem mat, kształtek lub taśm z włókien węglowych. Uzupełnienie oszkleń w otworach okiennych lub zabezpieczenia płytami OSB o podwyższonych parametrach odporności na działania szkodliwych warunków atmosferycznych. O sprawie zapomniano na kilka miesięcy. Jak czytamy w dokumentach, w lutym 2020 roku spółka wykonała operat szacunkowy celem określenia wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej przedmiot sprzedaży. Rzeczoznawca na dzień wyceny wycenił przedmiotowe nieruchomości na kwotę 3 548 200 zł. 8 czerwca 2020 roku panie burmistrzu wystosował pismo do nadzoru budowlanego w sprawie przedłużenia terminu wykonania decyzji z dnia 8 lipca 2019 roku, którym informuje pan, że 25 czerwca 2020 roku na mocy aktu notarialnego spółka przekazała mienie miasta Pionki reprezentowanej przez pana, panie burmistrzu, majątek spółki. To jest działkę 1464/440 ze znajdującym się na niej budynkiem rozdzielni EC1. Na pana wniosek powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wydał decyzję zmieniającą w części dotyczącej terminu jej wykonania i wyznaczył nowy termin, to jest 31 grudzień 2021, usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
I teraz chciałabym zadać kilka pytań panu, panie burmistrzu. Mam takie kilka pytań, właściwie 11. I chciałabym, żeby pan się odniósł do tych pytań. Dlaczego w 2020 roku nie powiadomił pan Rady Miasta i mieszkańców o planowanym przejęciu czy wykupie terenu wraz z budynkiem byłej elektrowni? Pytanie drugie. Dlaczego pan, wiedząc o wydanej decyzji w listopadzie 2020 roku, nie wprowadził do projektu budżetu środków na wykonanie zaleceń nadzoru budowlanego, a zamiast tego umieścił pan budowę bloku komunalnego? Trzecie pytanie. Dlaczego spółka PWKC nie wykonała decyzji wydanej przez inspektora nadzoru budowlanego nakazującej remonty? Punkt czwarty. Czy zabezpieczona w projekcie budżetu kwota 650 tysięcy obejmuje zakresem wszystkie wytyczne nakazane decyzją nadzoru budowlanego wraz z kompletną dokumentacją? Pytanie piąte. Jaką ma pan koncepcję zagospodarowania terenu i budynku po byłej elektrowni, skoro pan przejął czy wykupił tę nieruchomość? Pytanie szóste. Na jakich zasadach odbyło się przekazanie tej nieruchomości? Pytanie siódme. Ile rocznie spółka PWKC odprowadzała podatku od nieruchomości za grunty i budynek po byłej elektrowni? Pytanie ósme. Czy spółka PWKC ma jakieś zobowiązania względem miasta? Pytanie dziewiąte. Czy miasto ma jakieś zobowiązania względem spółki PWKC? Pytanie dziesiąte. Co wykazała ekspertyza budowlana przekazana do nadzoru budowlanego? Bardzo bym chciała się z nią zapoznać. No i punkt jedenasty. O jakich jeszcze sprawach Rada Miasta nie wie? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chwileczkę, panie Dawidzie. Czy pan burmistrz od razu się zechce odnieść? Proszę bardzo, pan radny Dawid Jaruszek. Oczywiście. Szanowni państwo, z mojej strony tylko takie krótkie pytanie. Panie burmistrzu, szanowni mieszkańcy, pani radna Zaletto. Wydawało mi się, że jesteśmy na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Pionki. Chciałbym się tylko dowiedzieć, jeżeli mogę, co te wszystkie pytania mają wspólnego z dzisiejszymi obradami Rady Miasta. Dziękuję. Proszę bardzo, ja chciałem, może pani Wiola powie. Bardzo dużo, panie radny, ponieważ przekazujemy na remont budynku 650 tysięcy złotych. Zrobilibyśmy za to kilka ulic w mieście. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Chwileczkę, bo pan burmistrz jeszcze raz. Po panu burmistrzu. Panie radny. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o budynek EC1, to chcę państwu powiedzieć od razu, że nie uciekam od problemów, wręcz od początku mojej kadencji staram się te problemy rozwiązywać i tak jest podobnie z budynkiem EC1. Nie należę do osób, które ukrywają stan, jaki przejęły, czy ukrywają coś przed państwem radnym. Staram się od początku pracować odpowiedzialnie. I nie będę udawał, że budynek EC1 jest własnością spółki, a spółka będzie na niego wydawała i obciążała mieszkańców za ogrzewanie swoimi wydatkami. I tak jak nie uważałem, żeby spółka PWKC budowała saunarię. Trzeba się przyznać do tego, jakie mamy budynki w mieście, jakie mamy nieruchomości i w jakim stanie one są i musimy niestety nad tym stanem tych budynków pracować. Zastany przeze mnie stan, szanowni państwo, porządkujemy od początku tej kadencji. Porządkujemy w ten sposób, że przekazujemy spółce PWKC te instalacje i te nieruchomości, które służą do ich działalności, po to, żeby nie obciążać naszych mieszkańców niepotrzebnymi wydatkami czy niepotrzebnymi obciążeniami, tak jak to było w poprzednich kadencjach.
poprzedniej kadencji udawano, że tego budynku nie ma, więc najlepiej go oddać spółce i obciążyć spółkę tym majątkiem. Niech się spółka martwi, co ma z tym zrobić. A jeszcze w poprzedniej kadencji nie martwiono się tym w ogóle. Po prostu niech to będzie jak jest i niech tam wchodzi kto chce, robi co chce i okrada te budynki w taki sposób, jaki chce. Nie. Te czasy w mieście od 2 lat zmieniły się, dlatego że my dbamy o nasz majątek, jakby on nie wyglądał. I czujemy się za niego odpowiedzialni. Dlatego między innymi oddaliśmy na podstawie aktu notarialnego, o którym pani radna mówi, oddaliśmy spółce PWKLC te urządzenia i nieruchomości, które służą do ich działalności, dzięki czemu spółka ma się dobrze, pracuje nad koncepcją zmiany ogrzewania w naszym mieście, która mam nadzieję już niedługo zacznie następować. Natomiast miasto przejęło to, co było i jest jej własnością. I nie możemy tego ukrywać, tylko musimy temu stawić czoła. Między innymi dlatego poprosiłem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zmianę decyzji z PWKC na miasto, dlatego że tak naprawdę miasto od początku do końca jest właścicielem po byłych terenach PRONiT, a nie spółka PWKC. Nie mogłem również pozwolić na to, aby spółka wkładała swój kapitał finansowy w budynek, który powinien być miejski i który spółce do niczego, do żadnej produkcji czy do czegokolwiek służył nie będzie. Natomiast może służyć miastu. Jest oczywiście jakiś zarys koncepcji dotyczący tego budynku, który nie udało się zrealizować w poprzedniej kadencji, ze względu na to, że niestety koszty tej inwestycji no są, co tu dużo mówić, ogromne. Natomiast w tej chwili szukamy innych rozwiązań dotyczących tego budynku. Całe szczęście, najprawdopodobniej niedługo rozpocznie się nowe programowanie od 2022 i będzie możliwość taka, żebyśmy na ten nasz budynek miejski znaleźli pieniądze. Musimy niestety decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego doprowadzić ten budynek do takiego stanu, żeby nie zagrażał on nikomu bezpieczeństwu. My w ciągu tego roku zabezpieczyliśmy ten budynek, założyliśmy alarm, mamy ochronę i mam nadzieję, że wprowadzone środki spowodują, że do czasu, kiedy znajdziemy koncepcję, znajdziemy środki, a być może, bo tego też nie wykluczam, znajdziemy kupca, bo też tego nie wykluczam, znajdziemy na to kupca, to doprowadzą do tego, że nic nikomu tam się nie wydarzy. I na tym polega, pani radna, moja odpowiedzialność za miasto i za nieruchomości, które są w tym mieście. Dziękuję bardzo. Pan radny Zbigniew. Proszę bardzo, pan radny Zbigniew Dorowski. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Panie Burmistrzu. Bardzo żywo jestem i byłem zainteresowany tym budynkiem ze względów historycznych. Jak łatwo zauważyć, jest to jedyny nieodnowiony przedwojenny budynek w Pionkach,
który widoczny jest z miasta. On jak gdyby w sposób naturalny, optycznie należy do miasta, bo z wielu punktów można go zobaczyć. Były różne pomysły. Ja Państwu kilka słów o historii. W 2007 roku była pierwsza propozycja skierowana do Urzędu Marszałkowskiego o przejęcie. I mówię wprost, to już na niektórych komisjach mówiłem, ówczesny burmistrz miasta powiedział wówczas na zainteresowanie ze strony marszałków, że on ma lepsze pomysły od pana radnego powiatowego, czyli ode mnie. No i te pomysły się tak wałkowały przez wiele lat i nic z nich nie wyszło. Blisko już było, powiem Państwu, w zrealizowaniu tego projektu, który notabene zagospodarowanie tego budynku znajduje się zarówno w strategii rozwoju miasta Pionki, jak i w strategii rozwoju Radomskiego Instrumentu Terytorialnego i w strategii województwa mazowieckiego. Jest to autentyczna perła i gdybyśmy utracili ten obiekt, to byłaby to niepowetowana strata historyczna. Jeden z najpiękniejszych obiektów przemysłowych tego typu w Polsce. Ważną rzeczą jest to, o czym już wspominał pan burmistrz, że podjął decyzję o tym, żeby wyczyścić spółkę z obciążeń, która w konsekwencji przez wiele lat skutkowała, bo to pamiętamy, ci państwo, którzy byli radnymi w tamtej kadencji, która skutkowała różnego rodzaju naleciałościami finansowymi przekładanymi przez poprzednich burmistrzów, bo to nie tylko poprzedniego, ale i wcześniejszych, na koszty, które ponosili mieszkańcy w różnych opłatach za wodę, za ciepło. Pierwszym ruchem, który prostował te relacje, które były pomiędzy miastem i spółką, był ruch, który w ubiegłej kadencji podjęliśmy jako Rada i otrzymaliśmy od spółki PWKC kwotę około 5 milionów złotych, które były wkładem miasta w remont kotłów. To był bardzo duży zastrzyk pieniędzy, które spółka przekazała miastu i wypłaciła w całości. To było bardzo istotne dla miasta wtedy zastrzyk finansowy, a uważam, że te posunięcia, które są w tej chwili, są niczym innym, tylko konsekwencją tamtego kroku czyszczenia i porządkowania spraw. Ja tylko powiem, bo nie zdradzę żadnej tajemnicy, burmistrz wspomniał o tym lekko. Jestem po rozmowie z dwoma marszałkami, z marszałkiem i wicemarszałkiem województwa mazowieckiego. I istnieje, proszę Państwa, szansa, bo Urząd Marszałkowski jest zdecydowanie zainteresowany ze względów czysto mentalnych, historycznych, tradycjonalistycznych, ratowaniem tego obiektu, tak jak ratuje wiele innych na terenie województwa mazowieckiego. Jedyną szansą, jaka w tej chwili się rodzi, to jest to, ale nie przywiązujmy się do tego, bo już wiele rzeczy upadało, jest to, że nasz region zostanie niebawem wprowadzony w tak zwaną ścianę wschodnią. I w tym momencie będziemy inaczej oceniani i inne będą możliwości finansowe, jeżeli chodzi o kwestie wspomagania tego typu. To się wiąże chociażby z tym, że będą wtedy znowu możliwe, tak jak teraz są na przykład, i Państwo to wykorzystujecie, pieniądze na sport w województwie mazowieckim. Są pewne ukierunkowane pieniądze na inne, na drogi, prawda? Miasto nasze też z tego korzysta dzięki wsparciu właśnie województwa mazowieckiego. A nie ma pieniędzy na przykład na kulturę. Na ten moment, ale będą niedługo. I będą, czy powiedzmy, będą na takie działania, jak zaproponował kolega Stanisław Pacan na rozbudowę nie jednego, może rzeczywiście dwóch kortów, o czym już wczoraj rozmawialiśmy. Natomiast w tej chwili ich nie ma i to jest właśnie ten problem, że w niektórych sytuacjach, nazwijmy to umownie terminowych, z jakich względów niepotrzebna dyskusja teraz, pewne rzeczy miasto musi wykonać. Bo jeżeli ja tam, proszę Państwa, byłem, ostatnio byłem 2 tygodnie temu, ja znam ten budynek na wylot, można powiedzieć.
Znam każde pomieszczenie, jestem w stanie z głowy naszkicować Państwu cały jego budynek. Jako jeden z nielicznych mam plany tego budynku sprzed wojny. Bardzo szczegółowe plany. Budynek, który trzeba ratować na bieżąco. Tu nie ma co się doszukiwać jakiejś złośliwości czy jakiegoś mataczenia, bo to jest budynek, który bezwzględnie trzeba ratować ze względów pokoleniowych, historycznych. Pionki były najważniejszym miastem Centralnego Okręgu Przemysłowego, naszym zdaniem, ponieważ w Pionkach powstała elektrownia, która zasilała cały Centralny Okręg Przemysłowy, aż pod Rzeszów. Aż pod Rzeszów. Nowa Dęba, Świdnik tylko, no, wyleciało mi z głowy nazwa. To są po prostu fakty. Ta elektrownia pracowała na rzecz nie tylko tego zakładu, ale całej przestrzeni wokół. I dlatego uważam, że podjęcie takiego działania w celu ratowania tego obiektu jest jak najbardziej konieczne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Pan Radny Tomasz Łużba. Powiedzcie Państwo, że będę, mam mikrofon przed sobą, będę dobrze słyszalny. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Koledzy i Koleżanki. Nasza dzisiejsza sesja, nazwana jest nadzwyczajną. Ja myślę, że jeśli jest sesja nadzwyczajna, to są nadzwyczajne rzeczy wprowadzane do porządku obrad. A wczoraj na Komisji Budżetowej debatowaliśmy 10 razy, nie wszyscy, ponad 4 godziny. Jest tak dużo punktów, chyba około 30, z różnymi przesunięciami, z zadaniami. I no, Panie Burmistrzu, czy to jest materiał na sesję nadzwyczajną? Rozumiem, że są pieniądze do przyjęcia i musimy je przyjąć. Czy mamy jakieś nadzwyczajne, szybkie i cierpiące zwłoki, inwestycje, wydatki, gdzieś musimy dołożyć? No i myślę, że o tym będziemy debatować, tym bardziej, że jeszcze niedawno, niecały miesiąc temu, mieliśmy sesję budżetową, i sesję nadzwyczajną, mieliśmy dwie sesje niedawno. Jeden z punktów, budowa garażu. Pan wczoraj na komisji powiedział, że ta sprawa się ciągnie od 2005 roku. Rozumiem, że się ciągnie. Sprawa jest złożona, ale czy to jest materiał, żebyśmy dzisiaj podejmowali decyzję na sesji nadzwyczajnej? Dacha elektrowni EC1, no też, jak tu koleżanka powiedziała, od 2019 roku. Czy, no, pan mówi, że mamy teraz termin do końca roku. No ale to też jest sprawa złożona. Czy to jest materiał na sesję nadzwyczajną? Galeria. Proszę Państwa, no, ta sprawa jest się ciągnie drugą kadencję. Z galerii. Żebyśmy dobrze tą sprawę mówili, no to myślę, że też potrzeba czasu. Klub sportowy. Przy tej okazji spytam, czy w ogóle jest jakieś pismo, które klub sportowy wystosował na obchody 95-lecia swojej działalności, bo powiem tak, no można i co roku sobie robić obchody i okaże się, że zaraz będziemy mieli okrągłą 96. rocznicę działalności klubu. Przypomnę tutaj Państwu radnym, że w tym roku daliśmy dla klubu ponad 80 tysięcy. W tej chwili przyzwyczailiśmy klub sportowy, że jak nie mają pieniędzy, czy im coś potrzeba, to sięgają do kasy miasta. Nie wiem, może powinno się zarządzanie w klubie zmienić, albo po prostu nie mamy tak za bardzo wpływu na działalność klubu, bo to jest stowarzyszenie i nie możemy jakby tu ingerować. Nie mamy, ale pieniądze dajemy. Budowa Gorby, ulica Węglowa. No dobrze, że pan burmistrz się wycofał z tego projektu ulicy Węglowej. Ja wczoraj tam wtedy się przyjechałem. No, proszę Państwa, no droga donikąd, bo chyba to jest ślepa droga, bo to była droga, ulica, która prowadziła do Damy, która prowadziła na Kronik. Bardzo dobrze, że pan burmistrz wycofał.
No ale czy to jest w ogóle materiał na sesję nadzwyczajną? Takie sprawy, które powinniśmy nawet na komisjach, no i nie było, że tak powiem, czasu z tego względu, że no jednak sesja nadzwyczajna musi być w szybszym trybie zwołana. Budowa kortu, proszę Państwa, czy my nie mamy innych wydatków? Przepraszam bardzo, czy my mamy jakichś młodych ludzi, którzy grają? Mamy trzy korty, co najmniej trzy korty, które, o których ja wiem. Czy nas stać na takie wydatki? No Pan Burmistrz powiedział, że kondycja finansowa miasta jest bardzo dobra. Cieszę się z tego. Cieszę się z tego, ale czy to znaczy, że pieniądze z budżetu miasta, które są środkami z podatków mieszkańców i to są, no nie nasze pieniądze prywatne, ale to są pieniądze, które powinny służyć mieszkańcom i miastu. Powiem tak, no ja jak mam wydać złotówkę, obracam ją dwa razy. Nim ją wydam, żebym dobrze wydał. Jeśli to jest złotówka z budżetu, nie moja, ale za którą ponoszę w jakiś sposób odpowiedzialność, powinienem ją odwrócić cztery razy, jak ją wydam, ale jak ją tak wydać, żeby ona jeszcze przyniosła zysk. I to nie jest... My jako radni powinniśmy radzić, jak dobrze i rozmyślnie wydać środki z budżetu miasta. I ja myślałem, że dzisiaj to będziemy na sesji nadzwyczajnej mówić o naprawdę niezbędnych, nadzwyczajnych decyzjach, które musimy podjąć, bo nas czas goni, że mamy. A tutaj to jest bardzo dużo, bardzo dużo. Ja powiem tak. W tym kształcie nie zagłosuję za tą uchwałą. Myślę, że padną jeszcze tutaj jakieś wnioski, to wtedy, bo po pierwsze, to nie jest materiał na sesję nadzwyczajną. Pewne punkty rodzą, to powinniśmy bardzo dokładnie je przeanalizować, przedyskutować, bo wydajemy spore pieniądze w budżetu miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu Pinkowski i pan radny Włodzimierz Szalabaj. Szanowna Rado, Panie Burmistrzu, ja chciałem się tylko odnieść do wiele aspektów, które mój przedmówca, kolega Tomasz poruszył. Tak, ma Pan, Panie Tomaszu, rację, ale z jednym nie mogę się zgodzić. Akurat, bo poruszył Pan sprawę również klubu sportowego PRO, który jest mi bardzo bliski. No i niestety pozwoliłem się to zanotować i idąc tak naprawdę tym tokiem myślenia, to Pan Burmistrz, z tego co pamiętam, i poprzednicy, i poprzedni burmistrzowie, no wspieramy na przykład pielgrzymki. A w Polsce istnieje takie coś jak podział władzy. I myślę, że Kościół jest tak bogaty w Polsce, że myślę, że tych pielgrzymów, którzy chcą udać się na tą pielgrzymkę, Kościół sam powinien wspierać. A przypomnę Państwu też, że za te pielgrzymki ludzie, którzy się na nie udają, muszą płacić. Więc nie zgodzę się, że wspieranie klubu sportowego jest czymś złym. Może się mylę, Panie Tomaszu, tylko że tak naprawdę to nikt z nas nie będzie miał racji, bo każdy będzie, jeden będzie lubiał Kościół i powiemy dajmy. Drugi będzie lubiał klub, dajmy na klub. I myślę, że takie poruszanie, że klub sportowy, myślę, że każdemu z nas ten klub sportowy i ci pielgrzymi, bo to są nasi również znajomi, są bliscy i myślę, że nie można powiedzieć, że dajemy na klub. No tak, równie dobrze, to możemy powiedzieć, że dajmy na pielgrzymki, też na jubileusze, co dziesiątą pielgrzymkę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Włodzimierz Szalabaj, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni. Ja chciałem się odnieść do sposobu procedowania, które tutaj poruszył radny Tomasz Łyżwa. Chciałem tylko uzyskać informację, bo może coś mnie uciekło. W okresie pandemii Pan Przewodniczący podjął decyzję, że pracujemy jako radni w trybie korespondencyjnym, ewentualnie nadzwyczajnym, a dyżury radnych są zawieszone.
I w związku z powyższym należy rozumieć, że dzisiejsze spotkanie jest tym trybem, że my jako radni możemy się spotkać i podyskutować. Bo tryb korespondencyjny, który mieliśmy kilka razy, no nam się chyba nie sprawdzał, nie wszyscy byliśmy zadowoleni. I dlatego chyba jesteśmy w tym trybie nadzwyczajni. Bo pan przewodniczący jeszcze nie odwołał swojego stanowiska co do pana. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz, proszę bardzo. Pan radny, pan Filip, proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja też pozwolę skierować swoje słowa do radnego Tomasza Łyżwy. Pan Tomasz Łyżwa oczywiście nie odrobił lekcji do końca, dlatego że my jeszcze nie budujemy żadnego kortu. To jest tylko kwota 20 tysięcy na projekt takiego kortu właśnie nowego w Pionkach. Chciałem tylko jeszcze zauważyć, że w Pionkach około 40 dzieci gra regularnie, uczy się grać w tenisa. Pewnie byłaby to większa ilość tych dzieci, gdyby nie sytuacja, jaką mamy obecnie w naszym kraju. Na pewno jest tych dzieci więcej niż mieszkańców pana ulicy ulubionej Wiśniowej, o którą tak pan zawsze walczył. Natomiast nie bardzo wiem, co ma pan tutaj do kortów, które tak naprawdę są przyszłością, tak? Dzieci są, będą, zawsze będą uprawiać jakiś sport. Dlatego uważam, że warto byłoby jednak dać szansę tym kortom tenisowym, a nie stawiać sprawę od razu kategorycznie na ostrzu noża. I jeszcze na koniec chciałem się zwrócić, w zasadzie przytaknąć, jak nigdy panu radnemu Krzysztofowi Binkowskiemu, dlatego że ja również jestem kibicem naszej lokalnej drużyny. Proszę Państwa, 95 lat tradycji to jest okres nie do pogardzenia. Jeżeli klub jest w potrzebie, a tym bardziej ma swój jubileusz, to naprawdę 30 tysięcy dla klubu miejskiego to nie jest kwota niebagatelna i naprawdę można zrobić tutaj dobry krok, żeby go wesprzeć, szczególnie w roku jubileuszu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz. Bardzo proszę, szanowni państwo, żeby państwo zwracali się nie personalnie do radnych, tylko do Rady Miasta. Bardzo proszę o to, proszę nie personalnie, tylko do Rady Miasta się proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, wczoraj już na komisji budżetu słyszałem, że sesja nadzwyczajna to powinna się składać z jakichś nadzwyczajnych rzeczy. W tym projekcie budżetu uważam, że są to same nadzwyczajne rzeczy, które dotyczą kultury, która oczekuje już ileś tam lat w naszym mieście, inwestycji w drogi, w chodniki, które oczekują mieszkańcy kilkadziesiąt lat, zaniedbań budynek EC1, które oczekuje kilkadziesiąt lat, zaniedbań w realizacji potrzeb mieszkańców dotyczących garaży, które oczekują kilkadziesiąt lat. Możemy o tym mówić ciągle i tylko o tym mówić, zamiast zacząć działać. Ale ja coś państwu powiem na takim bardzo prostym przykładzie tego, o czym mówił pan Krzysztof Binkowski, radny. Przygotowanie 95-lecia. Ja wiem, że możemy kupić hot dogi i orężadę i żeby na boisku pokopali się zawodnicy B czy A klasy. Ale dlaczego ma do Pionek nie przyjechać Widzew Łódź czy Legia Warszawa? Ale na to potrzeba rozmów i potrzeba przygotowań. Do tego jest potrzebny komitet, który zostanie przez PROH powołany, a pan radny Łyżwa mówi, że nie ma pisma od prezesa. A przepraszam bardzo, czy prezes to musi napisać do burmistrza pismo, czy my nie możemy normalnie, jak zwykli ludzie, rozmawiać ze sobą przez telefon i planować sobie zadań, czy tego, co chcemy wspólnie zrobić? Takie państwo, niektórzy, no ale myślę, że pan radny Łyżwa przede wszystkim uważa, że to jest taka prosta rzecz, 200 tysięcy na garażu, tak?
Ale przepraszam bardzo, my musimy najpierw spotkanie zrobić z właścicielami, którzy kupili. Zapytać ich, czy oni w dalszym ciągu chcą realizować swoje pomysły. Czy przedstawić im koncepcję tych garaży. Czy oni zapłacą 9 czy 11 tysięcy za garaż w ciągu, który my im zaproponujemy. Czy być może trzeba będzie przedstawić im inną koncepcję, trzeba będzie ogłosić przetarg, trzeba będzie wyciąć drzewa i zrealizować to. To nie jest coś, co się da zrobić 2-3 tygodnie. Dzisiaj spotykamy się, kiedy pan radny Łyżwa jest przewodniczącym Komisji Społecznej ZOS, tak? Odbywa spotkania online. Dzisiaj mamy chyba 25 tysięcy zakażeń. Może się okazać, że w całym kraju będzie knockdown i nie spotkamy się przez miesiąc. To co mamy zrobić? W jaki sposób mamy działać? Przecież nas wybrali mieszkańcy po to, żebyśmy im rozwiązywali problemy. I po to tutaj jesteśmy. I ja chcę te problemy rozwiązywać. Proszę mi powiedzieć, które z tych punktów nie rozwiązuje jakiegoś problemu w tym mieście. Ja bardzo chętnie posłucham. Ja bardzo chętnie wsłuchiwałem się wczoraj w Państwa głosy i proszę bardzo, ja słucham Was. Naprawdę bardzo chętnie i mogliście to zobaczyć na sesji budżetowej, gdzie wniosłem poprawki o to, o czym mówiliście. Wczoraj rozmawialiśmy. Doszedłem do wniosku, że faktycznie być może Centrum Pomocy Rodziny trzeba jeszcze przedyskutować, być może dopracować projekt ulicy Węglowej, być może faktycznie po głosie pana radnego Stanisława o tym jeździe samochodów. Najpierw może spotkanie i zobaczenie, jak rozwiązać drogę tych ciężkich samochodów, chociażby stasu miksu. Może nam będzie potrzebna nie węglowa, tylko jakaś inna droga. Ja słucham tego, co Państwo do mnie mówicie. Tylko ja bym chciał, żebyście Państwo również słuchali mnie, bo no przecież podobnie jak Wy, nie znalazłem się tutaj przypadkiem, tylko zostaliśmy wybrani w wolnych, demokratycznych wyborach i dobrze by było, żebyśmy się szanowali i wsłuchiwali się w siebie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Radny Tomasz Łyżwa. Szanowni kolego Krzysztofie, rynka jest wspierana przez miasto, ale to są kwoty naprawdę niewielkie. Kilka tysięcy, 2000 na jakieś pieniądze. A jak się musi dowiedzieć z wypowiedzi burmistrza, przepraszam bardzo, to nawet pisma nie było, bo nie wiem, że nie było, to co na telefon. Dzwoni pan prezes i mówi, że potrzebuje 30 tysięcy na odchody. Przepraszam bardzo, mieszkańcy niektórzy składają wnioski od pracowników ulic, radni składają wnioski, te wnioski są bez zera. A tu ktoś sobie dzwoni i dostaje 30 tysięcy, bo w ogóle jest potrzeba. A jeszcze tutaj pan Kamil, panie Kamilu, no lekcje to może pan by odrobił, bo jak się pan uczył matematyki, to jeśli dajemy 20 tysięcy na projekt, no to one zostaną wydane, tych 20 tysięcy nie będzie. Bez względu, to będzie budowane czy nie. Jak dajemy na coś innego pieniądze, to też musimy je wydać. To tych pieniędzy już nie będzie. A chcę wam jeszcze przypomnieć, że koty są niewykorzystywane. Jest tylko po drugiej stronie stadionu, za Plebanią, który nie jest używany. No to te dzieci, które pan mówi, że chcą tak grać, no mają gdzie grać. Czy wczoraj, nie wiem, czy pan był, wiedział pan, słyszał pan, jakie są koszty wybudowania kortu? Projekt może kosztować 20 tysięcy, ale kort 10 razy więcej, a może i jeszcze więcej. Może to iść w minimum, zależy jak kort. Ja uważam, że na przykład powinniśmy, nie wiem, z tymi kortami, które pan może w jakiś sposób atrakcyjnić, przykryć jakimś buchańcem, czy tego typu rzeczy. I będzie. Po prostu ja dbam o interesy, o pieniądze miasta. Dlatego mnie to niepokoi. A przy tak rozległej nie możemy się na niczym dokładnie skupić, tylko po prostu no, musimy przyjąć
uchwala to całą radę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeszcze raz, żeby nie zwracać się personalnie, zwracać się do Rady Miasta. Proszę nie przez stół, bo no, skończmy z tym dogryzaniem, jak lekko to nazwa. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w przedmiocie tego projektu uchwały nr 1? Proszę bardzo, Panie Radny Piotr Nowak. Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Pan Burmistrz, Pan Skarbnik, Szanowni Mieszkańcy, ja się chcę odnieść zupełnie do innej rzeczy, spojrzeć na ten projekt uchwały zupełnie z innej perspektywy. Jak Państwo pamiętacie, niedawno żeśmy zatwierdzali uchwałę budżetową na 2021 rok, a w tej chwili mamy zmiany w tej uchwale budżetowej i chcę się odnieść do jednej rzeczy. Bo też pewnie będą pytania, dlaczego radni zgadzają się na wzrost deficytu. Był planowany niższy, w tej chwili jest wyższy deficyt. Proszę Państwa, ja chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. I tu zgadzam się z Panem Burmistrzem, że sytuacja finansowa miasta jest dobra z tego względu, że mamy pokrycie środków na ten planowany deficyt, czyli tak zwane wolne środki i pozostałe inne środki, o których mowa zgodnie z ustawą. Oczywiście musimy się zastanawiać, jak racjonalnie wydawać te pieniądze. Każdy z nas radnych ma swoje racje, ma swój punkt widzenia i myślę, że no, każdego zdanie trzeba szanować. Natomiast kiedyś tak było mówione podobno, że większość ma rację i trzeba tą większość szukać i znaleźć, jak to się mówi, złoty środek i wypośrodkować wszystkie te nasze potrzeby i wydatki miasta, żeby one były racjonalne i żeby one były uzasadnione. Taka moja ogólna uwaga dotycząca budżetu i może kwestia wyjaśnienia, że te pieniądze są na te wydatki. Mamy pokrycie na deficyt budżetowy, nie wzrasta kredyt zaplanowany. Jest to bardzo ważna informacja. A jak te środki będą wydane, to zależy tylko od nas, do jakiego konsensusu dojdziemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Panie Burmistrzu. Proszę. Drugi raz, Panie Przewodniczący. Ja to jest moja druga wypowiedź. Postaram się szybko nie zabierać dużo czasu w tej Rady. Chciałbym złożyć wniosek do Rady Miasta i przeczytam. Przedłożyłem kopię tutaj Panu Przewodniczącemu. Składam wniosek o wprowadzenie zmian w projekcie uchwały nr 1 zarządzającej piątki z dnia 17 marca 2001 roku zmniejszenia środków w kwocie 100 tysięcy złotych z działu 921 do działu 921-95 paragraf 60-50 i przesunięcie przedmiotowej kwoty do działu 600, rozdział 60016, paragraf 60-50, przeznaczenie na zadanie remont chodnika nowych uchwalonych studiami wzdłuż domów jednorodzinnych. I krótko uzasadnię ten wniosek. Te pieniądze są w galerii na Mędrzyszku. Przepraszam, że nie zrobię Panu tutaj prezentu imieninowego. Ale może jeszcze będzie okazja. Dlaczego na chodnik? Byśmy zakończyli po prostu inwestycje tego osiedla, ponieważ po drugiej stronie chodniki są budowane zatoki parkingowe, a ten, jak kiedyś mówiłem o tym chodniku, lata 80., myślę, że około 40 lat ten chodnik pamięta, jeśli to można nazwać chodnikiem. W tej chwili się buduje tam pewien market. Myślę, że część chodnika też przy swojej pozycji zrobi. To się nam zamknęło pewną inwestycję. Kiedyś Pan Zbyszek też mówił o tym, żebyśmy jakoś zamykali centrum. Mamy już praktycznie zrobione. Myślę, że przyszło czas, żeby o te ościenne osiedla na peryferiach miasta też zadbać i dlatego mój wniosek. I bardzo proszę tutaj koleżanki. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo,
padł wniosek. Rozumiem, Pani Zbigniewie, głos przeciw. Proszę bardzo. Przejdziemy zaraz do głosu za. Tylko Pani Zbigniewie, proszę bardzo tak jakoś. Tak. Bez złośliwości. Przepraszam bardzo, ale dzień dzisiejszy jest taki, że no nie nękają. Proszę Państwa, jak już wczoraj powiedziałem na tym spotkaniu, byłem w 100% przekonany, że taki wniosek w jakiejś formie padnie. I wiem dlaczego. Ponieważ Pan Przewodniczący był uprzejmy na początku tej kadencji poinformować mnie, że żaden wniosek mój nie przejdzie. Przyjąłem to z pokorą, zostałem szarym radnym i bardzo mistrzem. Ale pozwólcie Państwo, że mimo tego, że tłumaczę, proszę, przekonuję, zacytuję słowa naszej noblistki. Mówić do kogoś, kto nie rozumie, to próbować otworzyć zamek źdźbłem trawy, to kroić chleb gałązką bazylii, wkręcać żarówkę w ptasie gniazdo, wkładać dyskietkę między dwa kamienie. Daremnie. To nie pomaga, to nie skutkuje. Pan radny Łyżwa i wiele innych osób tutaj jest zafascynowany dwoma pojęciami. Chodnik, ulica. Proszę Państwa, w ubiegłej kadencji zrobiliśmy więcej chodników i ulic niż poprzednie władze przez wszystkie wcześniejsze. Jedynym chodnikiem zrobionym na mojej dzielnicy był rzutem na taśmie zrobiony kawałek przy ulicy Zakładowej. I nic więcej. Zabijony. Po prostu sytuacja dla mnie jest żenująca. Mówię to wprost. Jest żenująca, dlatego że przeciwko perspektywie rozwoju młodzieży, dzieci, dorosłych, poprzez możliwość spotkania się ze sztuką, prawdziwą sztuką, na najwyższym światowym poziomie, postawiono kawałek chodnika i dla mnie, powiem szczerze, ta sytuacja stawia mnie w sytuacji żenującej. Ja nie chcę wyciągać tego smartfona i pokazywać Państwu, ile opinii na temat wczorajszego opiniowania wydali mieszkańcy tego miasta. Nie mówię w swoim imieniu. Mówię w imieniu kilkuset osób, które do mnie napisały, zadzwoniły i znają Państwa z nazwiska. Ja bardzo dziękuję, że właśnie w ten sposób podszedł Pan do tego tematu. I z dużą przyjemnością będę notował, żeby upublicznić tę wiadomość, jak Państwo głosowali. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Radny, głos. Rozumiem, głos przeciw. Nie, głos przeciw. Tak, Pan Mecenas, proszę bardzo. Państwo, ja chciałem tylko wskazać odnośnie tutaj proponowanej zmiany objętej wnioskiem Pana Radnego Tomasza Łyżwy, że musimy pamiętać, iż mamy do czynienia z dzisiaj zmianami budżetu już uchwalonego i działamy w pewnych granicach, w pewnej materii, która dotyczy tego projektu. Taki wniosek, który obejmuje zadanie niewskazane, nie może być przedmiotem tego głosowania i wykracza poza tą materię. Niezbędne byłoby uzyskanie zgody na to organu wykonawczego zgodnie z artykułem 240. No, proszę jednak pamiętać, że inicjatywę wyłączną tutaj do przedkładania takiego projektu posiada Pan Burmistrz zgodnie z artykułem 60 oraz 233, jeżeli chodzi o zmiany w budżecie. I Państwo też tutaj oczywiście macie możliwość kształtowania, ale tu musi jednak być współpraca pomiędzy dwoma podmiotami. Tak też ustawodawca określił kompetencje i państwa jako rady, jak i burmistrza.
i konsensus jest po prostu potrzebny. Wszystkie zadania, zgadza się, nie mogą być zrealizowane zapewne niektórymi tutaj zmianami, bo Państwo realizują budżet cały rok, więc będziecie musieli dochodzić pewnego porozumienia tutaj, ale takie akurat wskazywanie na remont chodników, które nie było objęte zamiarem samego inicjatora, pana burmistrza, który ma tutaj właśnie tą inicjatywę wyłączną, nie może być przegłosowane we wniosku formalnym. Wobec tego będzie to bez zgody tutaj burmistrza w mojej ocenie stanowiło naruszenie prawa i może podlegać kontroli późniejszej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w zakresie takiej zmiany. Odniosę się może króciutko jeszcze, bo było przedmiotem, co prawda już jest to sprawa może wyjaśniona, odnośnie nadzwyczajności sesji tutaj pana Tomasza, też w pewien sposób słuszności, że potocznie zawsze wskazywaliśmy, iż ona ma charakter nadzwyczajny i są sprawy pilne i niecierpiące zwłoki. Jednakże też jest linia orzecznicza wskazująca na to, że taka sesja, no teraz jeszcze przy aktualnych uwarunkowaniach covidowych, może dotyczyć również spraw bieżących, które nie mają charakteru przecież tutaj powiedziałbym nieznaczącego dla spraw załatwianych przez radnych, jeżeli chodzi o miasto. Tu nadzwyczajność też często uzasadnia się tym, że uprawnione podmioty mogą zwołać tą sesję. U nas faktycznie w statucie określiło się, że sesja może mieć charakter zwyczajny i nadzwyczajny, jednakże nie doprecyzowując już szczegółowo, o co w tym tak naprawdę, jeżeli chodzi o intencje rady, chodziło. A ustawodawca, jeżeli chodzi o artykuł tutaj 20, który odnosi się do zwoływania sesji, nie precyzuje na nadzwyczajną i zwyczajną. Wobec tego określił tylko, że na wniosek wójta lub 1/4 ustawowego składu rady taka sesja może być zwoływana. Ale sprawy bieżące również mogą być w takich okolicznościach załatwiane i nie stanowi to żadnych przeszkód prawnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie udzielam głosu pani radnej Tomaszu. Panie mecenasie, co do pana wypowiedzi, radny Tomasz Łóźwa nie przedstawił, nie poddał wniosku formalnego, tylko wniosek o zmianę. Dlatego będzie, informuję pana, panie mecenasie. Przepraszam, nie było określenia wniosek formalny, ale chodzi o wniosek, który był wygłosowany przez Polskę. Tak jest, tak jest. Dlatego ten wniosek poddam pod głosowanie. Głos za. Pan radny Zbigniew raczy mnie wywołać do odpowiedzi. Głos za. Panie radny Wejowski. Ja tylko krótko, za moimi przedmówcami dnia wczorajszego, nie jest to dobry moment na takie przedsięwzięcia. Mamy pandemię i nie jest to naprawdę moment i miejsce. Popieram tu w całości wypowiedź pana radnego Wąsika, nie jest to miejsce odpowiednie dla galerii Forma. Nie w bloku, nie przy ulicy, gdzie nie mamy parkingu. Nie, panie Zbigniewie. Ja pana argumenty znam, pan był wczoraj przecież przedstawiał. Dlatego informuję pana, że jest dwa piękne miejsca. Jest piękny budynek, w którym obecnie obradujemy. Budynek MOK-u B, dawne kasyno. Nawet wspomniał pan o swoich znajomościach z marszałkiem i z wicemarszałkiem czy członkiem zarządu województwa. Obok mamy piękny budynek Willi Proto. Wystarczy tylko te pana znajomości, kontakty uruchomić i tam być może tą galerię Forma, jeżeli ona będzie po pandemii szczęśliwie, po zaszczepieniu, powrócimy do tematu, tak jak radny Grzegorz w dniu wczorajszym skomentował po prostu pana projekt. Przepraszam, pana burmistrza projekt na pana wniosek. Dlatego ja popieram ten wniosek i jeszcze raz. Pani może mi dać głos na chwilę, bo uznam to za dyskryminację po prostu. Wyjątkowo ja swój głos zawsze stawiłem. Będę głosował za wnioskiem. Panie radny, wyjątkowo, naprawdę proszę, ale proszę nie nadużywać. I przystępuję. Dziękuję za łaskawość. Proszę Państwa, mam czelność, ja, Zbigniew Belowski, powiedzieć wprost i nie wstydzę się tego, że na tej sali jestem jedynym ekspertem, który może się wypowiadać na temat galerii. Co to jest galeria, jak powinna być prowadzona, gdzie powinna się mieścić i jakie powinna spełniać warunki.
bo mam to wszystko w małym palcu i w głowie. Świadczy o tym moje 30-ponadletnie zawodowe działanie w tego typu instytucjach i 15 lat kierowanie Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. To jedno. I po drugie, jeżeli Państwo uważacie, bo te pomysły, które w tej chwili padły, są po prostu absurdalne. Proszę jechać do miasta stołecznego Warszawy, przejść się po ulicach i zobaczyć, ile małych, to nie chodzi o budowanie zachęty, bo to w Państwa pomysłach widzę megalomanię, małych, subtelnych, dla 30-40 obrazów galerii funkcjonuje i stwarza ogromną frajdę ludziom w różnym wieku i prowadzi działalność merytoryczną polegającą na edukacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja tylko krótko, Panie Burmistrzu. Nie, wniosek, głosujemy wniosek, Panie Burmistrzu. Proszę, proszę bardzo, wniosek formalny, przepraszam bardzo, wniosek formalny. Ludzie, no to jest wniosek formalny. Nie. Panie, dwa razy głosu panu Kolarowskiemu, a mnie pan nie pozwala. A to jest pierwszy wniosek. Pierwszy wniosek, panie. Ja nie wycofuję wniosku, chciałem tylko pan mecenas. Ja też tylko chciałem, żeby pan proszę bardzo, panie burmistrzu. Dobrze, to może ja Nie. Pan burmistrz przystępuje do głosowania. Panie Tomaszu. Nie. Pan burmistrz, proszę bardzo. Szanowni Państwo, w związku ze złożonym wnioskiem przez pana radnego Tomasza Łyżwy, oczywiście chcę Państwu powiedzieć, że nie wyrażam zgody na zmiany w przedłożonym projekcie budżetu. I bardzo bym prosił Państwa, żebyśmy dali sobie szansę takiego odrobiny szacunku i dla tych, którzy lubią kulturę, i dla tych, którzy lubią sport, i dla tych, którzy chcą chodzić po dobrych i prostych chodnikach. A teraz merytorycznie tylko do wniosku pana radnego Tomasza Łyżwy. Tak się złożyło, że byłem tam wczoraj, rozmawiałem z kilkoma mieszkańcami i chcę Państwu powiedzieć jedno. Jestem zdziwiony, bo nie wszyscy mieszkańcy chcą tego chodnika. Woleliby po wykonaniu chodnika po tej jednej stronie mieć zatoczki po to, żeby można było zaparkować przy ich domu, bo niekoniecznie chcą przechodzić na drugą stronę ulicy, gdzie rzadko jest jakiekolwiek miejsce, a bardzo często niestety muszą wjeżdżać do środka, bo mają tak blisko usytuowane posesje, że woleliby, żeby tam były miejsca parkingowe. Dlatego uważam, że ten wniosek to jest w ogóle taki nie do końca przemyślany i koniecznie dobry. Dziękuję. Dziękuję bardzo, szanowni Państwo. Nie udzielam już głosu. Już nie robię wyjątku, szanowni Państwo. Szanowni Państwo, czy to... Panie Tomaszu. Nie udzielimy głosu. Przystępujemy do procedury głosowania nad złożonym wnioskiem przez pana. Szanowni Państwo, odczytam wniosek złożony przez Tomasza Łyżwę o wprowadzenie zmiany w projekcie uchwały nr 1 Rady Miasta Pionki z dnia 17 marca 2021 roku w postaci zmniejszenia środków w kwocie 100 tysięcy złotych z działu 921 rozdziału 92-195 paragrafu 60-50 i przesunięcia przedmiotowej kwoty do działu 600 rozdział 60-016 paragraf 60-50 z przeznaczeniem na zadanie remont chodnika na ulicy Bohaterów Studzianek wzdłuż domków jednorodzinnych. Szanowni Państwo, przystępujemy do procedury głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę o wyrażenie. Oczywiście.
Ja nadmienię, że ten wniosek tutaj pana radnego Tomasza jednak dotyczy kwestii merytorycznej, a więc projektu uchwały. Formalny ze statutu naszego wynika, że wyprzedza wniosek formalny, wnioski merytoryczne. Wobec tego powinien być zarządzony wpierw tutaj do głosowania poddany ten wniosek, a następnie po tej przerwie, jeżeli państwo oczywiście ją przegłosujecie, taki wniosek, spotykamy się i przystępujemy, no, mam nadzieję, że Tomasz ma. Ale faktycznie kolejność jest taka, że tu wniosek pana Grzegorza wyprzedził. To był wniosek o przerwę. Formalny o przerwę? Tak. I był to wasz formalny. Szanowni państwo, wobec powyższego poddaję pod głosowanie wniosek formalny radnego Grzegorza Wąsika o 10-minutową przerwie w obradach 33. nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Pionki. Proszę o wyrażenie Wysoką Radę woli w głosowaniu imiennym. Kto z państwa radnych jest za wnioskiem? A pan radny Abramowicz Paweł. Pan radny Zbigniew Zorowski. Pan radny Krzysztof Winkowski. Jestem przeciw. Pani radna Grzybacz-Goletta. Jestem przeciw. Pan radny Jaroszek Dawid. Jestem za. Pan radny Kobylas Paweł. Jestem za. Pan radny Tomasz Łyżwa. Jestem przeciw. Wojciech Maślanek. Jestem przeciw. Pan radny Piotr Nowak. Pan radny Pacan Stanisław. Jestem za. Pan radny Panównik Kamil. Jestem za. Pan radny Szałabaj Włodzimierz. Jestem za. Pan radny Wąsik Grzegorz. Jestem za. Pani radna Wierzycka Anna. Jestem przeciw. I pani radna Wydmuch Iwona. Jestem za. Szanowni państwo, podaję oficjalne wyniki. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych za. 9 głosów przeciw, 1 wstrzymujący się. Szanowni państwo, 9 głosów za, przeciw 5, 1 wstrzymujący. Głos wobec powyższego ogłaszam 10-minutową przerwę. Szanowni państwo, wznawiam obrady 33. nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Pionki. I jesteśmy na etapie głosowania nad wnioskiem złożonym przez radnego Tomasza Łyżwę w sprawie zmniejszenia środków w kwocie 100 tysięcy z działu 921 rozdziału 92-195 paragrafu 60-50 i przesunięcia przedmiotowej kwoty do działu 600 rozdział 60-016 paragraf 60-50 z przeznaczeniem na zadanie remont chodnika na ulicy Bohaterów Studzianek wzdłuż domków jednorodzinnych. Szanowni państwo, proszę Wysoką Radę o wyrażenie swojej woli w głosowaniu imiennym. Pan radny Paweł Abramowicz. Przewodniczący, radca prawny powiedział, że nie można głosować wniosku. Panie radny Panufni. Panie radny Panufni. Panie radny Panufni. Niech wypowiem jeszcze raz się. Panie radny Panufni. Proszę się uspokoić, bo pana przyjdzie moment i wykluczę z obu. Ja pana ostrzegam. Panie radny, ja wiem, znam tą procedurę. Ja pana ostrzegam. Panie mecenasie, proszę bardzo krótko. Panie radny, jednak trzeba mieć na uwadze, że to moja opinia jest wyrażona, która nie ma charakteru wiążącego. Ona jest dla państwa pewnym kierunkiem, ale nie można, żeby ona wpłynęła na wolę rady. Wy państwo zostaliście w pewien sposób poinformowani przeze mnie jako radcę prawnego, gdzie widzę pewne wątpliwości prawne, które mogą spowodować w mojej ocenie nieważność tutaj takiego wniosku, jeżeli chodzi o wprowadzenia go do części uchwały dzisiaj, lecz projektu uchwały będącego tutaj przedmiotem porządku obrad, ale wola Rady tutaj jest no, istotniejsza, to żebyśmy mieli to też na uwadze. 5 sekund, ale już, szanowni, 5 sekund i przystępujemy do procedury głosowania. Chciałbym, żeby to po prostu wybrzmiało, mam do pana mecenasa pytanie, czy po prostu, chciałbym, żeby mieszkańcy o tym wiedzieli. Czy Radzie wolno głosować ten wniosek? Bo myślę, że te sprzeczki nasze tutaj nie interesują. Czy wolno Radzie w tym momencie i w tej formie głosować ten wniosek? Tylko dla mieszkańców taka informacja. Może tak powiem, niefortunnie zadane pytanie, bo
Państwo jesteście tutaj organem... Czy możemy głosować ten wniosek? No to też mówię niefortunnie zadane pytanie, bo Państwo możecie, spotykacie się tu jako organ kolegialny, podejmujecie decyzję, tylko powiedziałem, może teraz, żeby doprecyzowując. Wasza to jest wolna wola i realizujecie zadania ustawowe na rzecz gminy. Ja tylko, jako radca, tylko ja wskazałem, że mam zastrzeżenia prawne, bo tutaj też jestem jako radca prawny do obsługi, żeby Państwu wskazywać i uczulać na pewne właśnie, tak jak powiedziałbym, naruszenia prawa i wskazałem, że tym trybem podjęcie takiego wniosku będzie skutkowało, że w mojej ocenie on jest nieważny i nie wywoła zamierzonego efektu, ale to nie powoduje, że Państwo decyzji swojej nie możecie tutaj wyrazić, no bo macie swoje kompetencje też jako rada określone w ustawie ustrojowej, prawda? Ale zastrzeżenie prawne jak najbardziej wnoszę i podtrzymuję. Dziękujemy Panie Mecenasie. Szanowni Państwo, proszę Wysoką Radę o wyrażenie woli w głosowaniu imiennym. Pan Radny Abramowicz Paweł. Pan Radny Zbigniew Wolowski. Pan Radny Binkowski Krzysztof. Pani Radna Grzybacz Wioletta. Pan Radny Jaroszek Dawid. Jestem przeciw. Pan Radny Kobylas Paweł. Jestem przeciw. Pan Radny Tomasz Łyżwa. Jestem za. Wojciech Maślanek. Jestem za. Pan Radny Nowak Piotr. Pan Radny Pacan Stanisław. Jestem za. Pan Radny Panofil Kamil. Bezapelacyjnie przeciw. Panie Radny, nie ma czegoś takiego w statucie jak bezapelacyjny. Panie Radny, żartować to sobie Pan może w domu albo z kolegami, naprawdę. I proszę się zachowywać jak dorosły facet. A nie przez całą sesję bawić się telefonem i nie wie Pan po prostu o co chodzi na sesji Rady Miasta. Proszę o wyrażenie Pańskiej woli. Za, przeciw, wstrzymuję się. Dziękuję bardzo. Pan Radny Szałabaj Włodzimierz. Jestem przeciw. Pan Radny Wąsik Grzegorz. Jestem za, przeciw. Pani Wierzycka Anna. Jestem za. I Pani Radna Wydmuch Iwona. Proszę. Za. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w głosowaniu wzięli wszyscy radni za. 10 głosów, 5 głosów przeciw, wstrzymujących brak. Wobec powyższego stwierdzam, że wniosek radnego Tomasza Łyżwy w postaci zmniejszenia środków w kwocie 100 tysięcy złotych z działu 921, rozdziału 92, 195, paragraf 60-50 i przesunięcia przedmiotowej kwoty do działu 600, rozdział 60-016, paragraf 60-50 przeznaczeniem na zadanie remont chodnika na ulicy Bohaterów Studzianek wzdłuż domków jednorodzinnych został podjęty. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Pan Radny Abramowicz Paweł. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Panie Ministrze, chciałbym złożyć wniosek następujący. Wnoszę o wprowadzenie zmian w projekcie uchwały budżetowej w postaci zmniejszenia środków finansowych w kwocie 50 tysięcy złotych z działu 921 rozdziału 92 195 paragrafu 60-50 i przesunięcia przedmiotowej kwoty do działu 600 rozdziału 60-016 paragrafu 60-50 przeznaczenie na zadanie pod tytułem budowa chodnika na ulicy Różanej wzdłuż bloku nr 6 oraz na ulicy Ogrodowej wzdłuż bloków nr 5 i 6 w Piątkach na osiedlu Stara Kolonia. I uzasadnienie. Powyższą inwestycję uważam za jak najbardziej zasadną i priorytetową ze względu na fatalny stan techniczny obecny na Wiśni, a także liczne i kierunkowe uwagi mieszkańców Starej Kolonii w tej kwestii. Jako samorządowcy nie możemy sobie pozwolić na lekceważenie mieszkańców naszych wyborców. W związku z powyższym bardzo proszę Wysoką Radę o poparcie tego wniosku. Czy na, mogę prosić o wniosek? Kto chciałby zabrać głos? Głos rozumiem za. Przeciw. Proszę bardzo. Pan radny Kamil Panofnik.
Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy przede wszystkim, ponieważ widzimy, co tutaj się w tym momencie dzieje. Mieliśmy już jeden wniosek w sprawie chodnika, teraz mamy drugi wniosek radnego Abramowicza w sprawie chodnika. Ja chciałem tylko głośno i wyraźnie powiedzieć, że właśnie w tym momencie kultura w Pionkach upada na chodnik. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych głosy za? Głos za. Proszę bardzo, głos za. Pan radny Tomasz Łyżba. Uważam, że inwestycja jak najbardziej zasadna. Mieszkańcy oczekują od nas, żebyśmy inwestowali w infrastrukturę, która niestety wymaga naprawy. I jestem za tym. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przystępujemy do procedury głosowania. A przepraszam, nie zauważyłem pana burmistrza. Proszę, proszę bardzo, panie burmistrzu. Oczywiście nie wyrażam. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przystępujemy do procedury głosowania w przedmiocie wniosku złożonego przez radnego Pawła Abramowicza w postaci zmniejszenia środków w kwocie 50 tysięcy z działu 921 rozdziału 92-195 paragraf 60-50 i przesunięcia przedmiotowej kwoty do działu 600 rozdziału 60-016 paragraf 60-50 z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą budowa chodnika ulicy Różanej wzdłuż bloku nr 6 oraz ulicy Ogrodowej wzdłuż bloków 5 i 6 w Pionkach. Proszę Wysoką Radę o wyrażenie swojej woli w głosowaniu imiennym. Pan Radny Abramowicz Paweł. Jestem za. Pan Radny Belowski Zbigniew. Przeciw. Pan Radny Krzysztof Binkowski. Jestem za. Pani Radna Grzywacz Wioletta. Jestem za. Pan Radny Jaroszek Dawid. Jestem przeciw. Pan Radny Kubilas Paweł. Pan Radny Łyżwa Tomasz. Jestem za. Wojciech Maślaniak. Jestem za. Pan Radny Nowak Piotr. Jestem za. Pan Radny Pacan Stanisław. Jestem za. Pan Radny Panównik Kamil. Jestem przeciw. Pan Radny Włodzimierz Szalabaj. Jestem przeciw. Pan Radny Wąsik Grzegorz. Jestem za. Pani Anna Wierzycka. Jestem za. I pani Wydmuch Iwona. Szanowni Państwo, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, głosów za. 10, przeciw, 5 wstrzymujących głosów brak. Wobec powyższego stwierdzam, że wniosek pana radnego Abramowicza w postaci zmniejszenia środków w kwocie 50 tysięcy złotych z działu 921 rozdziału 95 195 paragraf 60-50 i przesunięcia przedmiotowej kwoty do działu 600 rozdziału 60-016 paragraf 60-50 z przeznaczeniem na zadanie pod tytułem budowa chodnika na ulicy Różanej wzdłuż bloku nr 6 oraz na ulicy Ogrodowej wzdłuż bloków nr 5 i 6 w Pionkach został podjęty. Po głosowaniu oświadczenie. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni. Głos mój przeciwny był, a to z prostej przyczyny. Dlatego, że w projekcie złożonym przez Pana Burmistrza w autopoprawce mamy przeznaczoną kwotę 50 tysięcy złotych na inwestycje lokalne w zakresie dróg gminnych. Jest to program, który żeśmy jako radni podjęli taką fajną uchwałę. Nie wiem, czy Państwo zapomnieli. Nie wiem, czy radny wczoraj był na komisji budżetowej i uciekło, że złożył teraz taki wniosek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Pani Radna Wioletta Grzywacz. Szanowni Państwo, chciałabym zabrać głos w sprawie wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie uchwały nr 1 na zadanie inwestycyjne do nazwy projektu dobrze odkryty,
600 rozdziału 616, prawo 60-50 i wpisanie do zadania inwestycyjnego pod nazwą wykonanie projektu ministra Kasjowej zabezpieczające na środki w wysokości 20 000 zł. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, głos za, proszę bardzo, Pan Radny Tomasz Łyżwa. Proszę Państwa, Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Rozmawialiśmy już o ulicy Akacjowej. Jest to jedna z ulic od ulicy Polnej. Ona już ma wszelką infrastrukturę i no, nie znalazła się budżecie. Myślę, że projekt, pieniądze, na które przeznaczymy na projekt, pozwolą tą inwestycję wykonać w najbliższym czasie. Jest to nieco. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Głos przeciw? Proszę bardzo, Pan Radny Stanisław Faca. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni. Ponieważ ja jestem wnioskodawcą, na spotkaniu, któreśmy mieli z Panem Burmistrzem, padł wniosek z mojej strony, żeby z wolnych środków można było wygospodarować kwotę na projekt budowy kortu krytego całorocznego. Jak powiedział, no i to Pan Burmistrz się do tego przychylił, więc mamy to w projekcie budżetu, w projekcie uchwały. Jak powiedział Pan Radny Belowski tu przed chwilą, muszę Państwa poinformować, że jest propozycja, aby nasze województwo mazowieckie, ten obwarzanek wokół Warszawy był inaczej potraktowany w tym nowym rozdaniu finansowym, a mianowicie został zakwalifikowany do tak zwanej ściany wschodniej. Tam środki finansowe są w 80% dotowane. W związku z tym pozwoliłem sobie na złożenie tego wniosku, ponieważ będzie płynął strumień środków finansowych do naszego kraju, o tym wiemy, i między innymi do naszej gminy też, na różne, przeróżne zadania. I będziemy składać również wnioski na różne zadania. I ja pozwoliłem sobie taki wniosek złożyć, aby z kultury fizycznej złożyć na projekt na budowę kortu całorocznego. Bo chcąc pozyskać środki finansowe, najpierw musimy mieć projekt. Inaczej nie możemy o to wystąpić. Jest to kwota zaledwie tylko 20 000 zł. Czy te korty będą budowane za pół roku, za rok, czy za dwa lata, ja nie wiem. Ale musimy być przygotowani, że my już coś mamy w zanadrzu przygotowane, że możemy taki wniosek złożyć. Rozmawiamy o korcie całorocznym, ponieważ takowego w Pionkach nie mamy. O kortach, o których Państwo rozmawiacie i mówicie, że mamy na Pionce, właśnie dzięki prawdopodobnie mojej osobie te korty tam powstały i nie tylko to, przy zagospodarowaniu szkoły numer 5, te korty nie możemy przykryć w żaden sposób, ponieważ są to korty ziemne i w okresie zimowym, gdy jest mróz, po prostu one puchną, tak jak ziemia, i to jest nie nadaje się do użytku. Dlatego wszędzie, w całym kraju, nie tylko u nas, są budowane korty całoroczne, kryte. One pracują i latem, i zimą. Tak jak tu ktoś powiedział, mamy sporo młodzieży, która się tym interesuje. Jest dużo osób dorosłych, które się interesują. Uważam, że taki jeden kort byłby w Pionkach bardzo potrzebny.
on by pracował, proszę Państwa, na zasadach do południa dla młodzieży, natomiast po południu, tak jak siłownia, tak jak lodowisko, byłby to obiekt komercyjny i uważam, że ten obiekt utrzymywałby się, sam finansował, tak jak lodowisko, tak jak siłownia, nie musielibyśmy dokładać, ponieważ on będzie tak skonstruowany, o takiej nawierzchni, że nie będzie wymagał takich nakładów pracy, jak latem chociażby na kortach ziemnych, gdzie bez przerwy trzeba utrzymywać ich w należytym technicznym porządku. Dlatego też 20 tysięcy nie jest to dużo na nasz budżet. Gdy będziemy już mieć ten projekt, to wtedy się zastanowimy, kiedy będzie taka możliwość, kiedy będzie ścieżka, żeby był nabór takich wniosków na taką inwestycję, żeby ją można było zrealizować. Dlatego też zachęcam Państwa do tego, abyśmy nie odrzucali tej propozycji, abyśmy przyjęli, bo to się nam w niedługim czasie może przydać. A uważam, że gdy mamy środki finansowe w kraju, bo takowe będą, to dobrze by było, żeby jak na najwięcej różnych inwestycji, różnych zadań można było wprowadzić do naszego miasta, bo to będzie po prostu trwała rzecz, która będzie służyła mieszkańcom. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz, proszę bardzo. Oczywiście nie wyrażam. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przystępujemy do procedury głosowania nad wnioskiem złożonym przez radną Wioletę Grzybacz w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy miasta Pionki na rok 2021 z działu w postaci przeniesienia z działu 926 rozdziału 92601 kwoty 20 tysięcy złotych zadania inwestycyjnego pod nazwą projekt budowy krytych kortów tenisowych przy ulicy Sportowej do działu 600 rozdziału 60016 paragraf 6050 i wpisania nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą wykonanie projektu ulicy Akacjowej, zabezpieczając na ten cel środki w wysokości 20 tysięcy złotych. I proszę Wysoką Radę o wyrażenie woli w głosowaniu imiennym. Pan Abramowicz Paweł. Pan Belowski Zbigniew. Pan Ginkowski Krzysztof. Pani Grzybacz Wioletta. Pan Jaroszek Dawid. Jestem przeciw. Pan Kobylas Paweł. Jestem przeciw. Pan Łyżwa Tomasz. Jestem za. Wojciech Maślaniak. Jestem za. Pan Nowak Piotr. Jestem za. Pan Stanisław Pacan. Jestem przeciw. Pan Kamil Panówki. Jestem przeciw. Pan Szalabaj Włodzimierz. Pan radny Wąsik Grzegorz. Jestem za. Pani radna Wierzycka Anna. Jestem za. I pani radna Wydmuch Iwona. Szanowni Państwo, głosowało 15 radnych głosów za. Głosów przeciw. I jeden wstrzymujący się. Podaję oficjalne wyniki. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Głosów za 8, przeciw 6. Wstrzymało się, wstrzymujący głos jest 1. Wobec powyższego stwierdzam, że wniosek pani radnej Wiolety Grzybacz został podjęty. Szanowni Państwo. Proszę bardzo, głos po głosowaniu. Państwo, drodzy mieszkańcy, ja chciałem bardzo podziękować wszystkim radnym, oczywiście w cudzysłowie, którzy głosowali za odrzuceniem wniosku w sprawie projektu na kort tenisowy. Właśnie w tym momencie
pozbawiliśmy perspektyw młodych adeptów tenisa w naszym mieście. Proszę mi tutaj nie straszyć jakimiś kosztami, panie Tomaszu, kortu tenisowego. Doskonale wiemy, że teren, który otrzymaliśmy od powiatu, który miał służyć poniekąd właśnie sprawom związanym z zadaszonym kortem. Ja tylko chyba mogę jeszcze przypomnieć, że gra w tenisa związana jest z tym, że kiedy jest ciepło, możemy grać sobie na korcie, który jest niezadaszony. Natomiast przychodzi jesień, zima i żadna nauka tenisa nie jest możliwa w warunkach atmosferycznych, które panują w naszym kraju. Co do kosztów kortu tenisowego i wybudowania takiego kortu, nie mam żadnych wątpliwości, że powiat, z którym pan tak dobrze żyje, mógłby nam tutaj pomóc i naprawdę mogliśmy ten temat jednak pociągnąć na zasadzie przychylam się absolutnie do każdego słowa, które powiedział radny Stanisław Paca. Jeszcze raz wielkie gratulacje. Bawmy się dalej. Dziękuję bardzo, panie radny. Proszę bardzo, proszę bardzo, pan radny Tomasz Łyżwa. Nie wiem, co mam powiedzieć. Panie radny, no, mi się pan zachowuje poważnie jako radny, nie lansuje się. No, a jeśli pan uważa, że te nasze wnioski były bezzasadne, to pan nie wie, na którą świetlę, którą będą inwestycje i powie pan, że będą mieli korta, ale to wynika do tego. Zobaczymy, jak na to pracuje. A chcę powiedzieć, przy okazji, pan burmistrz troszeczkę wprowadza błąd mieszkańców za pośrednictwem tutaj mediów. Panie burmistrzu, przecież pan nie wiedział, że ja będę składał wniosek o chorym. To jeśli pan mi przyniesie, nie wiem, na piśmie te deklaracje mieszkańców, którzy nie chcą chodnika po swojej ulicy, ja powiem panu, bo chorobę się zachowa, jeśli pan, bo wprowadza pan w błąd mieszkańców, jeśli podpiszą zmienienie nazwiska, jeśli ci mieszkańcy nie chcą, ja złożę mandat, bo po prostu, no, panie burmistrzu, po co to tak rzeczy robić? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie w tej chwili do organu wykonawczego. Do organu wykonawczego, panie burmistrzu, panie skarbnik. Proszę? A jeszcze Włodek, to... Proszę bardzo, proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowna rado, panie burmistrzu. Szkoda, że nie udało się przekonać państwa radnych do tego wydatku kwoty 20 tysięcy złotych. To nie jest wydatek na kort tenisowy, tylko na projekt. A żebyśmy się mogli starać o jakiekolwiek dofinansowania, o którym tutaj wspomniał pan radny Stanisław Pacan, to potrzebny nam jest minimalny projekt. Jeśli rzeczywiście pojawią się środki na działanie w sporcie i chcielibyśmy poszerzyć działalność sportową dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bo jest to grupa około 60 osób, to z czym my wystartujemy jako radni? Z powrotem będziemy musieli się szukać tutaj, udowadniać sobie, czy coś jest dobre, czy coś jest złe, a pieniądze będą leżały na ścianie wschodniej. To o to tylko chodzi. Chodzi o pieniądze na projekt. Rozmawiajmy o projekcie, o czymś, co otworzy nam dopiero drogę do tego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, chciałbym zapytać pana i panią skarbnik, czy w tym momencie potrzebna jest przerwa, żeby pan przygotował autopoprawkę, czy głosujemy z autopoprawką i ze zmianami wprowadzonymi i przegłosowanymi przez Radę Miasta. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, przystępujemy do procedury głosowania w przedmiocie projektu uchwały numer 1 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2012 rok. Zgodnie z projektem numer 1 wraz z autopoprawką wniesioną przez pana burmistrza miasta Pionki i poprawkami przyjętymi w formie wniosku przez Radę Miasta. I proszę Wysoką Radę o wyrażenie woli w głosowaniu imiennym. Pan radny Abramowicz Paweł.
Pan radny Zbigniew Belowski. Nie głosuję. Pan radny Krzysztof Bunkowski. Jestem za. Pani radna Grzywacz-Goletta. Jestem za. Pan radny Jaroszek Dawid. Jestem za. Pan radny Kobylas Paweł. Jestem za. Pan radny Łyżwa Tomasz. Jestem za. Wojciech Maślanek. Jestem za. Pan radny Nowak Piotr. Jestem za. Pan radny Pacan Stanisław. Nie biorę udziału w głosowaniu. Pan radny Panownik Kamil. Nie biorę udziału w głosowaniu. Pan radny Szałabaj Włodzimierz. Jestem przeciw. Pan radny Wąsik Grzegorz. Jestem za. Pani radna Wierzycka Anna. Jestem za. I pani radna Wydmuch Iwona. Przepraszam, nie usłyszałem. Iwona. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, w głosowaniu wzięło udział 12 radnych, głosów za 11. Przeciw 1, brak głosów wstrzymujących się. Wobec powyższego stwierdzam, że uchwała nr 1 Rady Miasta Pionki z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok wraz z autopoprawką wniesioną przez pana burmistrza miasta Pionki i poprawkami przyjętymi przez Radę Miasta Pionki została podjęta. Szanowni Państwo, przechodzimy do projektu uchwały nr 2 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2033 zgodnie z projektem nr 2 i oddaję głos panu burmistrzowi jako wnioskodawcy. Uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Wprowadzone autopoprawką pana burmistrza zmiany w zakresie poziomu deficytu zostały wprowadzone jakby do autopoprawki uchwały budżetowej. Przepraszam, autopoprawki do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Otwieram dyskusję w przedmiocie projektu uchwały nr 2 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2033 i na początku poproszę o opinię przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. Panie Piotrze, oddaję panu głos. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, na wczorajszym Komisji Budżetu i Finansów w tym głosowaniu był następujący. W sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2033. 1 głos za, 4 przeciw. 0 wstrzymujących, jeden członek komisji nie uczestniczył, nie brał udziału w głosowaniu. To były wyniki wczorajszego, że dzisiejszego rozwiązania. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję w przedmiocie projektu nr 2. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, dziękuję, zamykam dyskusję. Szanowni Państwo, przystępujemy do procedury głosowania w przedmiocie projektu uchwały nr 2 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2033 i proszę Państwa radnych o wyrażenie woli w głosowaniu imiennym. Pan Abramowicz Paweł. Jestem za. Pan radny Belowski Zbigniew. Nie głosuję. Pan radny Krzysztof Binkowski. Jestem za. Pani radna Grzywacz-Wioletta. Jestem za.
Pan radny Dawid Jaroszek. Jestem za. Pan radny Kobylas Paweł. Jestem za. Pan radny Tomasz Łyżwa. Wojciech Maślanek. Jestem za. Pan radny Nowak Piotr. Jestem za. Pan radny Stanisław Paca. Nie biorę udziału w głosowaniu. Pan radny Kamil Panównik. Biorę udział w głosowaniu. Pan radny Szałabaj Włodzimierz. Przepraszam, panie. Wstrzymuje się pan? Tak. Pan radny Grzegorz Wąsi. Jestem za. Pani radna Wieżycka Anna. Jestem za. I pani radna Wybuch Iwona. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w głosowaniu podaję oficjalne wyniki. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych, głosów za 11, przeciw brak, 1 głos wstrzymujący się. Wobec powyższego stwierdzam, że uchwała nr 2 Rady Miasta Pionki w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2033 została podjęta. I przed nami ostatni już dzisiaj projekt uchwały nr 3 w sprawie przyjęcia od powiatu radomskiego zadań w zakresie kultury na 2021 rok. Czy pan burmistrz chciałby zabrać głos? Nie. Nie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w przedmiocie projektu uchwały nr 3. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania w sprawie projektu uchwały nr 3. Dotyczącego przyjęcia od powiatu radomskiego zadań w zakresie kultury na 2021 rok. I proszę Wysoką Radę o wyrażenie swojej woli w głosowaniu imiennym. Pan radny Abramowicz Paweł. Pan radny Bielowski Zbigniew. Pan radny Wilkowski Krzysztof. Pani radna Grzywacz Violetta. Pan radny Jaroszek Dawid. Pan radny Kobylas Paweł. Pan radny Łyżwa Tomasz. Wojciech Maślanek, jestem za. Pan radny Nowak Piotr. Jestem za. Pan radny Pacan Stanisław. Jestem za. Pan radny Panownik Kamil. Pan radny Włodzimierz Szałabaj. Pan radny Wąsik Grzegorz. Jestem za. Pani radna Wieżycka Anna. Jestem za. I pani radna Wydmuch Iwona. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, 15 głosów za. Brak głosów przeciw i wstrzymujących się. Wobec powyższego stwierdzam, że uchwała nr 3 Rady Miasta Pionki z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia od powiatu radomskiego zadań w zakresie kultury na 2021 rok została podjęta. Szanowni Państwo, proszę bardzo, panie burmistrzu. Pan burmistrz poprosił o głos. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Drodzy Mieszkańcy, chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować za pracę nad uchwałami na tej sesji nadzwyczajnej. Okazało się, że jednak nadzwyczajnie nad budżetem naszego miasta, który proponujemy i nad ich wielorakością potrafimy pracować. Szkoda, że nie wypracowujemy wspólnie kompromisów po to, żeby nasi mieszkańcy czuli się komfortowo i wiedzieli, że dbamy o każdego z nich bez względu na to, czym się zajmują. Po dzisiejszym głosowaniu to czuję się tak troszeczkę niekomfortowo, bo być może ten kort by przeszedł, gdybym sam nie grał w tenisa. No ale niestety lubię to i grałem, będę grał. Mam nadzieję jeszcze długo. Dziękuję Państwu bardzo. Chcę tylko na koniec powiedzieć ważną rzecz. Staram się zarówno ja, jak i moi współpracownicy pracować przede wszystkim dla mieszkańców Pionki. To dla Was między innymi udało nam się tylko od 1 stycznia do dzisiaj zdobyć prawie 4 miliony złotych na utylizację nitroceluzy.
dzięki czemu nie tylko pozbędziemy się niebezpieczeństwa, ale przestaniemy wydawać około 300 tysięcy rocznie na ochronę i w najbliższej przyszłości te działki również uwolnimy po to, żeby przyszedł inwestor i mógł tam zainwestować, żeby nasze miasto się rozwijało. To jest prawie 4 miliony złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Pozyskaliśmy prawie 2 miliony złotych, ponad 2 miliony złotych na targowisko Manhattan. Na targowisko, które wszyscy wiemy, jak dzisiaj wygląda, jak się tam sprzedaje, jak się tam kupuje, po to, żebyśmy weszli naprawdę w XXI wiek. Tym bardziej myślę, że będzie to satysfakcjonujące, że już teraz przymierzamy się do inwestycji chodnika po lewej stronie na ulicy Sienkiewicza. To jest nasza praca dla Państwa. Pozyskaliśmy prawie 100 tysięcy złotych na plac zabaw i miejsce rekreacji dla, jak to niektórzy mówią, zapomnianego osiedla, bohaterów Studzianek. Niedługo będziemy zaczynali tą inwestycję, między innymi dzięki bardzo dobrej współpracy ze spółdzielniami, z panem radnym Nowakiem, z panem radnym Wąsikiem. To jest, szanowni państwo, prawie 5 milionów złotych. 5 milionów złotych. Łatwo się wydaje, panie radny Łyżwa. Myślę, że łatwo się decyduje o tym, na co pieniądze wydać w tym mieście, czy na ten chodnik, czy na tamten chodnik, nie myśląc o tym, skąd się te pieniądze weźmie. My o to się martwimy i o to dbamy. Dobrze by było, panie radny Łyżwa, żebyście również zaczęli myśleć o tym, żeby do tego miasta trafiały środki z różnych źródeł. Jesteśmy otwarci do współpracy w tym względzie, tym bardziej, że wiecie, jakie środki, jakie wnioski i gdzie złożyliśmy. Bardzo proszę, możemy współpracować i pochwalić się wspólnie tym, co dobrego do tego miasta sprowadzimy, bo czas szybko biegnie i tak naprawdę jeszcze 3 miesiące i jesteśmy w połowie kadencji i będziemy się chwalić swoimi efektami, swoimi zabiegami, tym, co udało nam się zrobić. Chciałbym jeszcze na koniec powiedzieć, że staram się od początku ani nie manipulować, ani nie wprowadzać nikogo w błąd. Pan radny Łyżwa wprowadza już na sesji budżetowej pomysł dotyczący chodnika na ulicy Bohaterów wzdłuż domków jednorodzinnych, więc bywam w tych miejscach, o których radni na sesji czy na komisjach mówią. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, nie będę robił wyjątku. Nie będę robił wyjątku. Naprawdę. Naprawdę. Wyczerpania porządku obrad, zamykam obrady 33. nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Piątki. Dziękuję Państwu serdecznie za udział.